Onet Rano, wiem, Iwona Kutyna, dzień dobry, kłaniam się nisko. To od muzyki, chociaż muzyka bardzo istotna podczas ślubu jest, do tego ślubu i do przyjęcia weselnego przechodzimy płynnie. Taki czas nastał, kiedy pewnie dużo więcej par na ten krok się decyduje, pogoda sprzyja, więc w pięknych okolicznościach przyrody organizować przyjęcie weselne, dlaczego nie? Jak to wygląda, jak branża weselna ma się na ten moment, o tym porozmawiam z moim gościem, Agnieszka Chyrzy, już teraz razem z nami. Dzień dobry, Agnieszko, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie, miło cię widzieć po długim czasie. Dokładnie, no szkoda, że nie na żywo, więc mam nadzieję, że jakoś niebawem to nadrobimy. Agnieszka, no jesteś ekspertem od wielu lat, przyglądasz się, zajmujesz się sama tym wszystkim, jak ta branża weselna sobie radzi. Ja pamiętam, że w środku chyba pandemii na ten temat rozmawiałyśmy już, jak pandemia niestety niekorzystnie na branżę ślubną, weselną wpłynęła. A jak jest teraz, bo też przeczytałam wczoraj taki artykuł, że z powodu wojny w Ukrainie wiele par także zdecydowało się gdzieś ten ślub przesunąć, odłożyć. I czy to też ma jakieś przełożenie na to, co w tej chwili w branży weselnej, w branży ślubnej się dzieje? Ja bym nawet określiła to jeszcze szerzej. To jest w ogóle branża eventowa i myślę, że dla niej od tych już właściwie prawie 3 lat ten czas jest niezwykle niesprzyjający, bo pandemia absolutnie wywróciła wszystko do góry nogami. Myśmy wielokrotnie też z wami się spotykali i rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ był taki moment, że branża była całkowicie zamrożona. Właściwie 80% ślubów i wesel i w ogóle różnych uroczystości eventowych zostało albo odwołanych, albo przełożonych, do czego zresztą też wszyscy namawialiśmy jako ludzie z branży, z racji tego, że wiele obiektów, wiele usług, które są wokół tego, tak naprawdę są sfokusowane tylko i wyłącznie na tych klientach. W związku z tym był taki moment, że właściwie to zastanawiano się, co dalej. I niestety, ze smutkiem muszę przyznać, że jest wiele firm, wiele marek, które przez wiele lat sobie świetnie radziły, które niestety, ale na ten moment już no, nie istnieją, bo zabiła pandemia, zabiły inne okoliczności i to jest smutne. Natomiast branża miała ten taki moment oddechu, że się zaczęła podnosić i nagle się okazało, że są znów inne okoliczności, które utrudniają. Ale jak wiemy, ludzie się kochają, ludzie chcą się pobierać, ludzie chcą świętować, ludzie chcą organizować te uroczystości, zwłaszcza ten okres letni jest tutaj newralgiczny, wiosenno-letni. Wesela, śluby odbywają się już czwartek, piątek, sobota, niedziela. Jak przychodzą długie weekendy w stylu Boże Ciało, weekend majowy, to właściwie codziennie coś się dzieje. I trendy oczywiście, że się trochę zmieniły i także ma na to wpływ sytuacja, jaka jest. To znaczy, jesteśmy bardzo minimalistyczni, z czego ja się osobiście też niezwykle cieszę. Trochę odchodzi się od tych wielkich, ogromnych imprez weselnych. To wymusiła na nas pandemia i trochę przyzwyczaiła nas do tego, że być może to jest dobre rozwiązanie, bo jesteśmy bardziej skupieni na gościach, nie mamy już 500 osób na sali i nie wiemy, z kim rozmawiać, ponieważ wiele imprez w czasie pandemii odbyło się z obostrzeniami, czyli lista gości została pocięta i niektórzy odkryli, że być może to jest też kierunek, w którym powinna ta branża iść, że niekoniecznie wielkie, ogromne wesela, które też oczywiście generują gigantyczne koszty. Ludzie zaczęli marzyć o zaślubinach poza zwykłym urzędem czy kościołem. W związku z tym coraz bardziej są popularne, to jest taki trend, który od kilku lat cały czas niesie się w górę, czyli śluby na plaży, w lesie, śluby wyjazdowe gdzieś w jakichś egzotycznych miejscach, czy w przepięknych miastach jak Rzym, Paryż, Grecja. To jest rzeczywiście coś, co obserwujemy. I ten minimalizm, który też przekłada się na detale, to jest absolutny trend tego sezonu, czyli personalizowanie ślubu w wielu jego aspektach, od zaproszenia poprzez motyw przewodni. Często para młoda jest w ogóle w centrum tej personalizacji, czyli na przykład zdjęcie ich, które gdzieś stoi w centralnym punkcie sali, gdzie się zabawa odbywa i wokół tego zdjęcia na przykład ta personalizacja ma miejsce. Wariacje na temat inicjałów, imion, nazwiska, taki motyw, który gdzieś się przewija na różnych etapach i organizacji samej uroczystości. Panny młode już nie mają malutkich bukiecików, róż jakichś takich niewielkich, równiutkich, tylko są wielkie bukiety
takie, bym powiedziała, rustykalne, jakbyśmy sobie poszły gdzieś na pole i te kwiaty wzięły do ręki. Suknie też bardziej w stylu boho niż wielkie glamour z kołami balowe. Nawet widać to na talerzach. Myślę tutaj o porcelanie, która wcale nie musi być jednokolorowa i jednowymiarowa, tylko łączy się tak naprawdę różne style. W ogóle ten styl rustykalny, boho, trochę eklektyzmu. To jest coś, co ja ostatnio widzę we wszystkich katalogach na całym świecie, że rzeczywiście panną młodą. Ale Agnieszko, to jest tak, że ulegamy jakimś trendom, czy to jest tak, że te pary młode otwierają się na nowe rzeczy albo wychodzą z jakiegoś, z jakiejś takiej strefy, w której zawsze gdzieś te śluby czy wesela były osadzone, tak? Że tak jak mówisz, że ma być dużo, ma być na bogato, ma być z przepychem, a teraz dochodzą do wniosku, że okej, jest inflacja i pieniądze, to jedna rzecz, musimy trochę zaoszczędzić, bo wszystko poszło w górę, ale z drugiej strony zróbmy to po naszemu, nie róbmy tego tak, jak oczekują tego wszyscy, tylko ja chcę, tak jak mówisz, w stylu boho, czy w takim stylu, nazwijmy to wiejskim, więc tak to robię. Jest dokładnie tak, jak mówisz, a powiedziałabym jeszcze więcej, to jest wypadkowa tego wszystkiego, o czym wspomniałaś. Naprawdę patrzymy już na co i ile wydajemy. To dotyczy oczywiście wielu aspektów naszego życia. Tego także, chociaż wesele jest taką uroczystością, kiedy chyba najmniej pilnujemy tego portfela i budżetu, bo mamy takie poczucie, że to jest tak wyjątkowa okazja i często też nawet ci rodzice, którzy gdzieś się do tego dokładają, mają takie poczucie, że to jest ten moment, w którym naprawdę dla tego dziecka trzeba zrobić wszystko. I tutaj nie do końca ta inflacja, oczywiście my to czujemy, natomiast na ten moment się wszyscy spinają i chcą, żeby było absolutnie perfekcyjnie i nie do końca patrzą na koszty. Natomiast już od dłuższego czasu gdzieś się sugerujemy tym, co się dzieje na świecie. Zawsze się odbywają rok wcześniej targi, które gdzieś przewidują te trendy na rok następny, na sezon następny. W związku z tym inspirujemy się. No oczywiście online jest tak pełen różnych inspiracji, zdjęć. Panny młode uwielbiają Pinteresta, ściągają sobie właśnie przeróżne zdjęcia. Więc jak one już idą wybierać sukienkę ślubną, czy spotykają się z dekoratorką, to one już są uzbrojone w taką ilość materiałów. Ja też wielokrotnie, jak tak bardzo czynnie brałam udział w organizowaniu nie tylko ślubów, ale i też samej branży ślubnej, to bardzo lubiliśmy robić takie warsztaty, gdzie dziewczyny przygotowywały sobie takie mapę, taką mapę marzeń swojego ślubu na takich planszach, bo miały zawsze dużo pomysłów i wyobrażeń i musiały to wszystko gdzieś przerzucić na taką mapę, naklejając zdjęcia właśnie, inspiracje, kawałki materiałów, kolory i tak dalej. No jak potem na to spoglądały z jakiejś tam perspektywy i odległości, to nagle okazywało się, że tam absolutnie nie ma żadnego jednego motywu przewodniego, jest wielki chaos i tak generalnie wyglądają najczęściej przygotowania do ślubu. I ja bardzo lubiłam właśnie te warsztaty z dziewczynami, bo to zawsze był taki początek pełen entuzjazmu, potem było załamanie, że właściwie to ja już teraz nie wiem, jakie mam to zorganizować i czego ja chcę. I ten moment finalny, kiedy wykluwała nam się już ta jasna wizja tego, jak ten ślub, jak to wesele powinno wyglądać. Natomiast jeden trend jest i on będzie, mam nadzieję, że trwał cały czas. To jest decydowanie się na wsparcie osób profesjonalistów. No właśnie, uprzedziłaś moje pytanie, Agnieszko, no bo chciałam o to zapytać, czy faktycznie jest tak, że to też jest taki kierunek mimo finansów, ale tak jak mówisz, no to jest taki moment, że nie ograniczamy się zupełnie, że szukamy tego wsparcia, że właśnie to nie jest tak, że tak jak zawsze, że byliśmy jako para zdani sami na siebie, czy tam wpływ rodziców, znajomych, przyjaciół, druhen, nie wiadomo jeszcze kogo, miliard osób wokół, które próbują doradzić i my w tym środku, a teraz jednak idziemy do takiej osoby, nie wiem, jak ty, szukamy wsparcia i myślimy, dobra, oddaję się w 100% tobie, róbcie, co chcecie. Ja już, że tak powiem, tak jak wspomniałam, tak no super czynnie i operacyjnie w tym nie uczestniczę, chociaż zdarza mi się po przyjacielsku. Ostatnio właśnie tego typu projekt jest też u mnie, więc gdzieś go tam będę pilotowała, ale bardziej prywatnie, ale są fantastyczne osoby wokół mnie, które się na co dzień tym zajmują. I to znów jest wypadkowa. Dlaczego się decydujemy na właśnie usługi wedding planera? Jak sam my już do tego doszłyśmy, jest to uroczystość,
która generuje ogromne koszty i naprawdę no, to jest taki rok, w którym organizujemy to wesele, kiedy rzeczywiście wielki budżet, który mógłby być przeznaczony na coś innego, jest właśnie przesuwany na tą uroczystość. Jeden, dwa dni, pieniędzy nie ma. W związku z tym te pieniądze trzeba zarobić, a żeby zarobić, to trzeba siedzieć dużo w robocie. W związku z tym tego czasu na samą organizację wesela jest coraz mniej, więc trochę ten problem będzie nam zdjęty z głowy w momencie, kiedy mamy partnera, który jest profesjonalistą i idzie mu to bardzo szybko. Druga sprawa też związana z finansami. Branża ślubna jest naprawdę ogromna i też poruszanie się w niej wcale nie jest takie proste. To, że bierzemy wedding planera, wcale nie musi oznaczać, że wydamy więcej, niż gdybyśmy robili to sami. W związku z tym, w momencie, kiedy mamy kogoś, kto nas pilnuje z budżetem, który pomaga nam zrobić na samym początku Excela i widzimy, gdzie mamy, gdzie nam brakuje, z czego możemy zrezygnować, ale przede wszystkim konsekwentnie tego pilnuje, jest duża szansa, że my nie wydamy więcej niż planowaliśmy, jak przy budowie czy przy remoncie, a wręcz nawet będziemy mieli wiele benefitów, ponieważ musimy pamiętać, że ludzie, którzy na co dzień tworzą tą branżę, mają tak wielką sieć kontaktów, często mają już wypracowane relacje związane także z różnymi zniżkami, promocjami, ponieważ jak przynoszą klientów 10 na sezon, to wiadomo, że mają inną stawkę niż gdy ktoś przychodzi sam z ulicy. W związku z tym na koniec dnia może się okazać, że ten budżet, który oczywiście jako wynagrodzenie, czy to fee od całego budżetu, czy to w ogóle jakaś podstawa, taka pensja, która jest gdzieś rozliczana na raty, czy jednorazowo, on się gdzieś ukryje w tych wszystkich kosztach, bo rzeczywiście będzie to osoba, która nam będzie bardzo mocno i restrykcyjnie tego pilnowała. Ale primo, co jest dla mnie w ogóle najważniejsze, dlaczego powinno się wziąć wedding planera, to jest sam dzień, czy przeddzień tej uroczystości i ten moment, kiedy naprawdę emocje i stres już jest tutaj na wysokości ponad nami. I to jest taka osoba, która przede wszystkim zdejmuje z nas ten ciężar tej takiej organizacji ostatecznej i tego pilnowania już na miejscu, czy wszystko jest gotowe. Bo nie ma nic gorszego niż panna młoda, tudzież para młoda albo jej rodzice, czy jego, latający i sprawdzający, czy winietki na stole są poprawnie zrobione, czy na pewno jedzenie jest już gotowe, czy ma transport być o tej czy o innej godzinie i co zrobić z ciocią Helą, która napisała, że się spóźni, trzeba ją odebrać, przywieźć, a właściwie to się zaraz opóźni ceremonia ślubna. I to są najgorsze scenariusze dla panny młodej, więc jeżeli jest osoba, taki bufor pomiędzy nimi, a całą resztą osób, a tych osób wokół zawsze organizujących jest naprawdę sporo, to polecam i rekomenduję, bo wtedy wrażenia i wspomnienia są dużo lepsze. Skupiamy się na gościach, na zabawie, na nas, na naszych emocjach. No i na koniec przede wszystkim na tej drugiej osobie, której ślubujemy miłość i z którą mamy po prostu spędzić czas, bo też po to jest ten ślub i wesele, a nie tylko, żeby organizować. Dokładnie. Agnieszko, to jeszcze na koniec wróćmy do tego Excela, bo to jest bardzo kluczowa sprawa. Jak na ten moment te stawki się przedstawiają? No bo tak jak cały czas mówimy, te koszty są na pewno gdzieś tam dużo wyższe, jeżeli spojrzy się na to, ile przygotowanie kosztuje, no bo jest inflacja, wszystko podrożało. To jakie na ten rok te takie średnie stawki obowiązują? Wiesz co, to bardzo ciężko. To uśrednianie w tej branży jest, ja zawsze się śmieję, jak widzę w Google'ach częste wpisywanie średni koszt wesela w Polsce i tak dalej. Z mojej perspektywy i mojego doświadczenia tak naprawdę coś takiego absolutnie nie istnieje, ponieważ wszystko zależy od tego, o jakim my standardzie mówimy. Oczywiście, że ilość potem zaproszonych gości, no to daje nam ten koszt finalny, natomiast no, mówi się o średnim koszcie talerzyka, który z tego, co ja wiem na ten moment, poniżej 200 zł bardzo trudno jest, mówię od takiego podstawowego talerzyka, znaleźć miejsce, które zechciałoby nas przyjąć. Do tego potem oczywiście dochodzą kwestie zarówno alkoholu i tych wszystkich innych atrakcji wokół, czyli muzyki, oprawy dekoracyjnej, miejsca, transportu, miejsca, noclegów dla gości. Tutaj też to jest taki moment kontrowersyjny i debata, czy opłacamy gościom noclegi, czy sami muszą sobie pokryć ten koszt. W związku z tym możemy zawsze zrobić obiad na 10, 15, 20 osób, zapłacić właśnie 200-250 zł od osoby i zamknąć się w jakiejś tam, już bez tych wszystkich atrakcji wokół, w dość logicznej sumie.
To są duże pieniądze, no, kilkadziesiąt tysięcy złotych na takie mikrowesele z tymi podstawowymi atrakcjami, to jest chyba takie minimum. A czy jest różnica, widzisz różnicę, poglądając na ostatni rok, 21 czy na przykład 20, czy te koszty poszły bardzo w górę w takim razie? Czy one poszły, są na tym samym poziomie? Nie, no poszły w górę, ale to wiadomo, no tutaj chyba to nie jest tajemnicą, że to wynika z tego wszystkiego, że wszystko poszło w górę. No tutaj musimy pamiętać, że ogromny koszt jakby tego, to jest kwestia też gastronomii. W związku z tym czegoś, co każdy teraz idąc do restauracji, to widzi, że jego ulubione potrawy od 10, 20, czasami 30% kosztują więcej. Więc oczywiście to ma też bezpośredni wpływ na to, co dzieje się na tym naszym też talerzu ślubno-weselnym. Co też istotne, widzimy to też w cenach wyjazdów za granicę, jeżeli chodzi o organizację takiej uroczystości. Natomiast cały czas, co dla mnie jest pewnego rodzaju zaskakujące i też jest bardzo zachęcające dla par młodych, że jak naprawdę dobrze policzymy koszt wesela w Polsce, a koszt wesela za granicą z transportem, to te koszty są niezwykle do siebie zbliżone. A w momencie, kiedy obcinamy trochę tą listę gości, a te wyjazdy najczęściej to są wesela mniejsze, to okazuje się, że to jest naprawdę bardzo kusząca opcja. I powiem szczerze, że jak słyszę teraz o takich najbliższych, przynajmniej w moim otoczeniu, sytuacjach ślubno-weselnych, to gro osób właśnie decyduje się na wyjazd za granicę. Proszę. Agnieszko, bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje, za spotkanie i za rozmowę. No to niech ten sezon ślubno-weselny trwa, ma się jak najlepiej. Zresztą tak jak powiedziałaś, to nie jest moment, żeby się ograniczać także finansowo. Dziękuję ci bardzo, Agnieszka Chyrzy była dzisiaj razem z nami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Onet Rano wiem kończymy. Ja kłaniam się nisko. Miłego dnia. Do zobaczenia.